Derby Poznania. Z jednej strony Lech, który ograł ostatnio obu ligowych potentatów z trenerem Romualdem Szukiełowiczem, którego sytuacja po tych dwóch zwycięstwach znacznie się poprawiła. Z drugiej strony najsłabsza w lidze Warta, która wcześniej przegrała u siebie z Górnikiem. Po tamtej porażce Krzysztof Pawlak chciał zrezygnować z funkcji trenera, ale w klubie uznano, i tu nowum, że trener powinien być rozliczony z całego sezonu. Faworytem był więc Lech. Wygrała Warta. W minioną środę piłkarze Lecha zrobili swoim sympatykom miłą niespodziankę. Na Łazienkowskiej pokonali lidera tabeli warszawską Legię 1-0. Przed spotkaniem derbowym z Wartą staraliśmy się więc dowiedzieć od samych piłkarzy, czy okres słabej gry mają poznaniacy już za sobą. Przełamaliśmy tą złą pasę, którą zaczęliśmy od samego początku i rzeczywiście teraz coraz lepiej to wygląda. I po prostu udowodniliśmy tym, że możemy wygrywać nad najlepszymi. Frejesko stracone bramki w pierwszych meczach na pewno na psychice troszeczkę się odbiły i na pewno to był jeden z powodów tej słabszej dyspozycji na początku rundy. No, teraz gramy oczywiście lepiej. Zaczęło się już, nie wiem, się daje tak od GKS-u. Nie udało nam się, a potem z Widzowiem i z Legią była poprawa. Jesteście dobrze przygotowani, czujecie to? No teraz raczej. Po tych ostatnich sukcesach to powinniśmy się ten mecz wygrać. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to jesteśmy dobrze teraz przygotowani. Musimy wygrywać mecze i powinno być dobrze. Powinniśmy dogonić Zagłębie Lubin i wystartować w rozgrywkach o Puchar UEFA. Wiecie już, jak wygrywać mecze? Myślę, że tak. Postaram się dzisiaj także wygrać. Może piłkarze Lecha wiedzą, jak wygrać, ale nie potrafią zdobywać bramek. Oto przykłady. Niewykorzystane sytuacje bramkowe w meczu z najsłabszym zespołem naszej ligi, Wartą, z którym to Lechici przegrali 1-2. Zapewne wszystkie te sytuacje będą śniły im się po nocach. Piotr Rajs zapewne chciał zdobyć bramkę, ale nie zdobył. Dlaczego? Podobnie zresztą jak Jacek Dębiński, który mógł strzelić gola, ale nie strzelił. Natomiast piłkarze Warty teoretycznie przegrali już rywalizację pozostanie w Ekstraklasie. Czy słusznie jednak można tak twierdzić? Czy to prawda, że Warta już jest w drugiej lidze? Nie zgadza się z tym. Są jeszcze ile? 6 meczów. Jak wszystkie wygramy, jest teoretycznie zawsze szansa. Dopóki jest piłka w grze, szansa istnieje. Jaka jest atmosfera w zespole? W tej chwili liczymy się z tym najgorszym, że możemy spać, ale nie poddajemy się. Chcemy grać do końca, zgrywać się, bo przecież jak spadniemy w drugiej lidze, po roku możemy wrócić i liczymy się z tym, ale nie będziemy się poddawać. Rzeczywiście, piłkarze Warty nie poddają się. Potwierdzili to w meczu derbowym, który dla nich rozpoczął się obiecująco, bowiem w 7 minucie pierwsi strzelili bramkę. Autorem jej był Piotr Prabucki. W 17 minucie po rzucie rożnym Jacek Bąk odegrał piłkę wprost na głowę Pawła Wojtali i udało się Lechitom wyrównać. Jednak ostatnie minuty meczu należały do warciarzy. Znakomicie grający w tym pojedynku Piotr Prabucki najpierw trafił piłką w słupek, a chwilę później po szybkiej kontrze lewą stroną boiska zdobył zwycięskiego gola. Z przekory rozmowę z trenerem o szansach Lecha w derbowym pojedynku przeprowadziliśmy tym razem przed meczem. Uważam, że na pewno jesteśmy w stanie wygrać ten mecz, natomiast uważam, że nie będzie łatwo. Pokonanie lidera tabeli to przebłysk formy, czy też efekt dobrze przepracowanego sezonu? Ja uważam, że zespół cały czas jest dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o fizyczne przygotowanie. Tam tłumaczyłem zawodnikom, że zadziałały w pewnym momencie na pewno w ich świadomości te dwie nieszczęśliwe porażki na początku rozgrywek i jak gdyby zawodnicy poszli w kierunku takiego minimalizmu, no nie mamy szans powalczyć o mistrzostwo, czy wicemistrzostwo Polski, sprawdzimy się w pucharze, prawda? No, nie wyszło z tym pucharem i się okazuje, że grając 4 mecze czy 5 meczów w ciągu 14 dni. Zespół fizycznie prezentuje się dobrze i walczy. Także wydaje mi się, że większa rola była tej psychiki niż przygotowania fizycznego. Ale jest szansa na występ w Pucharach Europy. Jeżeli zdobędziemy w tych 6 meczach 2 punkty więcej niż Zagłębie Lubin, to gramy w UEFA. No ale rozpoczęło się od porażki. Reakcja zarządu PKP Lech na tę kompromitację była natychmiastowa. Jeszcze w niedzielę poznańscy działacze zwołali nadzwyczajne posiedzenie i tu uwaga, po raz drugi w Poznaniu, pozytywny model postępowania. Tak jak w Warcie postanowiono nie zmieniać trenera, uznając, że nie ponosi on za tę porażkę winy. Uderzono natomiast po kieszeniach samych piłkarzy. Zarząd postanowił, że Lech do końca rundy gra tylko za stypendia. No,
ale premie za wygrane mecze z Widzewem i Legią powinny wystarczyć Lechitom do końca czerwca. Teraz o innych spotkaniach. W łódzkim klubie sportowym wciąż nie ma spokoju. Po seryjnych zmianach trenerów przychodzi pora na zmienianie zawodników. Płóciennik na ławce rezerwowych, Wieszczycki na trybunach. I to nie tylko dlatego, że nazbierał kilka kartek. Szukanie winnych trwa, a wyniki coraz gorsze. Z GKS-em 0-0. Nad podziw łatwe zwycięstwo Górnika ze Stomilem, który wciąż nie może oddalić się od strefy spadkowej. Najistotniejszy był w tym meczu powrót na boisko zabrzańskiego golkipera Aleksandra Kłaka. Utalentowany bramkarz wciąż prześladowany jest kontuzjami. Miejmy nadzieję, że to przeszłość, a Kłak przyda się nie tylko Górnikowi. Najpilniej potrzebuje bramkarza reprezentacja. Do przerwy lepsi poznaniacy, po przerwie Pogoń, zatem remis jak najbardziej sprawiedliwy. Olimpia walczy o pozostanie w lidze, ale po to tylko, by piłkarską sekcję sprzedać komuś bogatemu, na przykład Górnikowi Konin. Przypomnijmy, że Olimpia raz już sprzedawała sekcję Warcie i to dziś nie wiadomo, kto kogo oszukał. Jak widać, złe doświadczenia niczego Olimpii nie nauczyły. Strzelec pierwszej bramki w tym meczu, Piotr Kasperski, jest nazywany w Pniewach pierwszym na sprzedaż. Po takich akcjach cena piłkarza na pewno nie będzie niska. I tak właśnie funkcjonuje Sokół. Tanio kupić, drogo sprzedać. Na razie z niezłym skutkiem. W przyszłym sezonie za wygraną przyznawać się będzie po 3 punkty. Szkoda, że już nie dziś. Może mniej byłoby w naszej lidze nieciekawych, remisowych meczów, z których zadowoleni są wszyscy oprócz kibiców. Piłkarze Rakowa i Hutnika nie pokazali niczego nadzwyczajnego, ale mają po jednym punkcie niesłychany sukces. I przypomnienie kompletu wyników 29. kolejki. Tylko 12 goli, tylko 36 tysięcy widzów na trybunach, 25 żółtych kartek. W tabeli wciąż pierwsza Legia, ale przewaga nad Widzewem zmalała do 3 punktów. Bez zmian na pierwszych 7 pozycjach, na 8 awansował Sokół. Spadek Stomilu, Hutnika i Stali Mielec. Po 29. kolejce lekko w górę Olimpia Poznań, bez zmian w strefie spadkowej.